uzdolnienia miałem raczej humanistyczne. Jeśli z innych przedmiotów bywało różnie, to w każdym razie literatura, historia. To było to, co mnie naprawdę interesowało. Początkowo interesował mnie teatr. Zacząłem brać lekcje reżyserii teatralnej w Bydgoszczy u jednego z reżyserów. Moim najbliższym przyjacielem był wtedy Jarosław Szymkiewicz, późniejszy krytyk teatralny i kierownik literacki różnych teatrów. I tak siedząc w Parku Kochanowskiego, zastanawialiśmy się nad tym, jaki by tu wybrać zawód, żeby nie pracować od 8 do 4. Teatr był jednak dla mnie trochę za ciasny, no bo bywa tak, tak jak w malarstwie. Są portreciści, miniaturzyści i są bataliści, to ja gdzieś tam w duchu byłem batalistą, szukałem szerokiej przestrzeni, którą nie bardzo mi dawał ówczesny, zwłaszcza realistyczny bardzo teatr. Do łódzkiej szkoły filmowej nie mogłem zdawać, bo wtedy było wymaganie skończenia najpierw innych studiów. A ja nie chciałem studiować kilka lat czegoś, co mnie nie interesuje. Usłyszałem o WGIK-u, o Instytucie Filmowym w Moskwie. Ale komitet bydgoski powiedział, że albo pójdę na studia polityczne, albo na żadne. Dowiedziałem się, że w Moskwie istnieje Uniwersytet Marksizmu-Leninizmu, który jest uczelnią wyłącznie wieczorową dla, jak to się mówi, dorosłych, dla studiujących i pracujących jednocześnie, o czym oczywiście tam u nas w Bydgoszczy nie wiedziałem. No i złożyłem takie podanie, że proszę, pomoże mi dostanie się do Instytutu Marksizmu-Leninizmu w Moskwie. Gdyby się to okazało niemożliwe, to do WGIK-u. Ja wiedziałem z góry, że ten instytut będzie niemożliwy, oni nie, i takie moje podanie przyjęto i przekazano dalej. Gdy wezwano mnie wreszcie na egzamin konkursowy do Ministerstwa Kultury i Sztuki na Krakowskim Przedmieściu, to ja byłem świetnie przygotowany. Polskiej literatury, z języka rosyjskiego, z języka polskiego, z historii, z wielu rzeczy poza teorią, historią, konkretnie filmu. Tu pływałem bardzo i w miarę moich odpowiedzi widzę, jak żedną miny i coraz większe zniechęcenie członków komisji. Siedzący w środku przewodniczący o bardzo grubych takich szkłach wziął moje papiery, tak patrz, mówi Hoffman. A Zygmunt Hoffman z pierwszej dywizji, to nie pański krewny. Ja mówię, to mój ojciec, ale o co chodzi? Dziękuję panu. To był profesor Stanisław Wol, wybitny operator, reżyser,
bardzo bliski przyjaciel mojego ojca z frontu. No i tak dostałem się na studia. W czasie tych egzaminów poznaliśmy się z Edkiem Skurzewskim, z którym wspólnie byliśmy na jednym roku. Pierwsze cośmy nakręcili razem wspólnie z Edkiem, był to temat kronikalny, warszawska alpinistyka. Temat krytyczny o windach warszawskich. Następnie warszawskie porządki, czyli czy jesteś wśród nich, również satyryczny plakat o Warszawie. I wreszcie nakręciliśmy WFD jako pracę absolutoryjną. Film Uwaga, chuligani, który zapoczątkował czarną serię polskiego dokumentu i przyniósł nam pierwszą, bo wtedy właśnie powstała, Nagrodę Polskiej Krytyki Filmowej, czyli tak zwaną Syrenkę. Dyplomowym naszym filmem był Dzieci oskarżają, kolejny film czarnej serii. Nasz debiut fabularny odbył się dopiero po latach na podstawie własnego scenariusza z dialogami Bohdana Czeszki. Byli to gangsterzy i filantropi. Ale w międzyczasie wspólnie zrobiliśmy 27 dokumentów. I tak jak prorokowano, że podzieli nas albo zazdrość zawodowa, albo podzieli nas kobieta, to ani jedno, ani drugie nie wchodziło w rachubę. Niestety podzielił nas alkohol. No i tak nasze drogi się rozeszły. Wreszcie mogłem przystąpić do ukochanej przez siebie trylogii. Pan Włodyjowski powstał dzięki temu, że scenarzysta Jerzy Lutowski, który miał zamówienie na telewizję, zwrócił się do mnie, zaproponował moją kandydaturę. Ja powiedziałem, że mnie średnio interesuje serial, chcę zrealizować film. I w ten sposób powstał scenariusz, napisaliśmy scenariusz pana Włodyjowskiego. Pan Włodyjowski został przyjęty przez publiczność wspaniale. Dostaliśmy nagrodę zespołu ministra kultury i sztuki. Po sukcesie Włodyjowskiego łatwiej mi było dostać aprobatę na realizację Potopu. Film, który, a właściwie dwa, bo projekcja jest ponad 5 godzin na dwóch części. Kosztował 100 milionów złotych i kręciliśmy go 360 parę dni zdjęciowych, czy 370, coś w tym rodzaju. Gdy skończyłem Potop, nie myślałem, że kiedykolwiek uda mi się przystąpić do Ogniem Mieczem, który był uznany za taką sztandarowe nie. Że przykład w ogóle wszystkiego, co może być niesocjalistyczne. Jednak, gdy doszło do likwidacji białych plam w stosunkach między Polską a Związkiem Radzieckim, przystąpiliśmy do prac przygotowawczych, ale pierwszy od razu minister nowego rządu, pani Izabela Cywińska, wycofała nam dotacje. No i zaczął się nas 11-letni okres czapkowania, chodzenia po organizacji pieniędzy. Jednak film powstał. No i tak się skończyła moja 30-letnia wojna, osobista i prywatna, o trylogię Henryka Sienkiewicza. Po potopie
Właśnie, żeby nie przymierzano wszystkiego, postanowiłem wywołać skandal i wywołałem, realizując trędowatą. Potem był Do krwi ostatni, film, który zdjęto na interwencję Moskwy po 2 tygodniach. Później Znachor. No nie, jedna trędowata to jeszcze do wytrzymania, ale... Ale dwie? No i proszę, i Znachor po dzień dzisiejszy jest pokazywany w wielu krajach kilka razy do roku. Jak została Bitwa Warszawska przyjęta przez poważną część naszej krytyki, to wiadomo. Może bym się i dał zwariować, gdyby nie to, że najwybitniejsi amerykańscy krytycy przyrównali ten film do Szeregowca Briana. 3D dało nam możliwość ulokowania filmu w repertuarach krajów, gdzie by się nigdy w życiu film polski nie znalazł. I ludzie się dowiedzieli, o co tu właściwie chodzi. I o co chodziło w tym roku 20. Nie wstydzę się tego filmu. Jestem święcie przekonany, że on swoje miejsce jeszcze znajdzie. Mam 6 złotych kaczek. Mam złoty medal Polonii Amerykańskiej. Mam złoty medal Gloria Artis, wielki krzyż z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, krzyż zasługi Ukrainy. Jestem obywatelem honorowym 3 miast, zasłużonym dla miasta stołecznego Warszawy i Krakowa. Śmieszne, nieśmieszne, jakby tu nie było, będzie o czym pisać w nekrologach, ale muszę powiedzieć, że do tego jeszcze się niespecjalnie śpieszę. No co mogę powiedzieć?